Witam w kolejnym programie Pora na redaktora, a ze mną jest twórca wielkiego hitu Ona tańczy dla mnie, dzisiaj zatańczy dla mnie. Witaj, Radku. Cześć, witam. Cześć. Skąd do nas przyjechałeś? Mogę powiedzieć, że z domu, z dużego pokoju, z sypialni, ze śniadania, ale tak zupełnie na poważnie, to jadąc tutaj do Białej Podlaskiej, żeśmy byli jeszcze z wizytą w przedszkolu w Hajnówce, także było przesympatycznie, bo dzieciaki to najbardziej szczera, najbardziej wierna i oddana publiczność, która nie kalkuluje, nie kalkuluje, zawsze mówi to, co myśli, także to jest niesamowite. No. To jest jakaś akcja charytatywna? Tak, zazwyczaj. No nawet nie wiem, czy to można nazwać akcją charytatywną, żeśmy zajechali, bo tych zaproszeń dostaję naprawdę bardzo wiele. Gdy jest nam po drodze, że tak powiem, to chętnie zawsze gdzieś tam zawitujemy. W czwartek będziemy na przykład na akcji charytatywnej w Lubawie, także w ten sposób też nas jest wszędzie pełno, można powiedzieć. Ile już jesteś lat na scenie? 14? Tak naprawdę całe życie. Całe moje życie to muzyka. Od kilkuletniego chłopca, od 9-latka, który zasiadł za perkusją, do dzisiaj, no już niemal 40-latka. Cały czas muzyka mi towarzyszy. No, przerobiłem naprawdę bardzo wiele imprez. No, z różną muzyką walczyłem, że tak powiem. A tutaj zespół Weekend 15 lat stuknęło nam już w tym roku, także... Jak to jest, Radku? Tak myślałem sobie właśnie na ten temat, jak to jest być twórcą takiego wielkiego hitu? Bo to jest chyba druga piosenka Disco Polo, która jest tak znana. Pierwsza jest chyba Jesteś Szalona, bo to jest taki standard już Disco Polo. No to z całą pewnością Ona tańczy dla mnie wpisał się do kanonu muzyki Disco Polo, ale i nie tylko. No, z tą piosenką jako jedyny Polak, no tutaj się chwalę, ale byłem na przykład na Top 100 na YouTube, tak, i to wylądowaliśmy na 14 pozycji, no to jest coś niebywałego. Jak to jest być kimś, kto napisał taką piosenkę? No wspaniałe uczucie, bo tak na dobrą sprawę każdy autor, każdy kompozytor, każdy twórca chce, aby jego dzieło w jakiś sposób się zaznaczyło, aby ludzie to zauważyli, a ja nawet sobie nie mogłem wymarzyć tego, jak ta piosenka została odebrana i nie tylko w Polsce, ale i za granicą, i nie tylko przez Polaków, ale naprawdę dostaję filmiki chociażby na Facebooka gdzieś tam, gdzie ludzie przy tej piosence się bawią, przy naszym utworze. To jest mi niezmiernie miło, jestem dumny z tego, że to akurat mi to się udało i to niebywała frajda i satysfakcja. Przyklejają ci już etykietkę taką, że jesteś twórcą tylko jednego hitu. Tak? Zgadza się z tym? Absolutnie nie, no bo mógłbym cię spytać, wymień mi 5 utworów grupy Rolling Stones. Jesteś w stanie? No nie. A dlaczego? Aha, to oni są tylko twórcą... Ja akurat to oni... z Rolling Stonesów jestem słaby. Ale to oni są tylko twórcą, czyli Satisfaction, tak? No bo na przykład każdy chyba tą piosenkę skojarzy. No to jest totalna bzdura, tak? Jak i w naszym przypadku. Nasi zwolennicy, sympatycy, gdy będziecie na przykład pod sceną, kto nas słucha, no to wyśpiewa każdą piosenkę z naszego dorobku artystycznego, z naszej całej dyskografii. Tak też nie można powiedzieć... O każdym można by tak, o Europe też można by powiedzieć, tak, że mają swój hit, który jest najbardziej znany, nie wiem, o Sabrinie, o Samancie Fox i o wielu innych artystach. To łatka zupełnie niesłuszna, wydaje mi się, nieprawdziwa, no bo nasi fani znają całą naszą twórczość, a to oczywiście jest prawdą, że nawet w tych kręgach, którzy w życiu nie słuchali albo nie mieli jakiejś sympatii do muzyki disco polo, do muzyki polskiej tanecznej, no dzięki tej piosence staliśmy się powszechnie rozpoznawalni, znani. Jeżeli powiesz Ona tańczy dla mnie, to na pewno ktoś dopowie Weekend, tak? Nie słucham, ale znam. No i to jest najbardziej prawdziwe. Także z tym twórcą jednego hitu to jest absolutnie nieprawda. W kręgach tej muzyki, które się obracam, mam wiele piosenek, które się zaznaczyły i wpisały do kanonu tejże muzyki. Radku, jak myślisz, czy disco polo to obciach nadal? Nie wiem, ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że ja dożyłem czasu właśnie, gdzie zupełny zwrot tego, co mówisz, nastąpił, że muzykę disco polo, muzykę współczesną disco polo, chociażby naszego zespołu, możesz usłyszeć na domówkach, na skrzyżowaniu, gdzieś przy otwartych szybach w aucie. Nawet w reklamie wykorzystywane. W reklamach filmów, w filmach. Także gdyby to był obciach, tak jak to powiedziałeś, no to wydaje mi się, że ludzie by tak łatwo po to nie sięgali i niezmiernie by kalkulowali, zanim by po to ktokolwiek sięgnął. To jest muzyka, która doczekała się już w tych czasach swojego miejsca na tej palecie styli muzycznych. Jest
powszechną, bardzo popularną muzyką w naszym kraju i nikogo to nie dziwi. No, raczej ta muzyka zaczęła się dzielić na dwie kategorie, ktoś tego słucha bądź nie, ale... Norbi powiedział, że on na przykład tworzy, bo go zapytałem, czy, czy już tworzy disco polo, czy on jest artystą raczej popowym, czy już disco polowym. On powiedział, że tworzy disco polo alternatywne. Wiesz co, tak na dobrą sprawę, gdybyśmy mieli sformułować same twierdzenie i nazwę, co to znaczy muzyka pop. Muzyka pop to oznacza sama w sobie, że to jest muzyka popularna. No, a jakbyśmy tak naprawdę przeprowadzili taką sondę, jaki gatunek muzyczny jest najbardziej popularny w naszym kraju, to by się okazało, że to jest disco polo, to nie wiem, to może... Nie, ale wszyscy to, mówią, nie słucham. No nie wiem, to może w takich kręgach się obracasz. Ja się obracam w takich kręgach, że absolutnie ludzie przyznają się, że tego słuchają, nie mają z tym żadnego, nie czują... No ja się właśnie spotykam odwrotnie, wiesz, że ludzie nie słuchają, to ja się pytam, a przy czym się bawisz na weselach, nie? I wtedy jest, wiesz... zastanowienie, no bo przecież co się na to też, gra, to też trzeba rozgraniczyć, no zespół weselny, a zespół, który koncertuje, no to jest zupełnie... Nie, ale wiesz, na weselach jest chyba w standardzie ona tańczy dla zupełnie dwa inne światy, no, ale na weselu też mamy Marylę Rodowicz, na weselu też mamy Stachurskiego, to czyli to są artyści disco polo, tak? Nie. No, widzisz, no bo tak to można wywnioskować, no na weselu gramy wszystko, przy czym ludzie chcą się bawić, no kapela weselna gra utwory, znane, polskie znane i nie tylko polskie, no ale to absolutnie wydaje mi się, że taka impreza nie opiera się tylko na muzyce disco polo, to tak na marginesie w tym momencie. Także wiesz, muzyka disco polo mówi, doczekała się takich czasów i sama tak ewoluowała, że i dorosła do tego, aby być postrzegana jak każdy inny rodzaj muzyki. No, jeżeli moje utwory lecą w Radiu SK i nie ma z tym żadnego problemu, no to muzyka disco polo współczesna brzmi tak chociażby jak grupa Weekend i to jest... A jesteś puszczany w dużych stacjach radiowych typu, nie wiem, SK, ZK, RMF? Wiesz co, no w RMF-ie było, w RMF-ie się doczekałem, w ZC brałem udział w wielu akcjach, byłem zapraszany na wywiady, no to powiem ci szczerze, nie wiem czy nawet mnie grają, czy nie grają, bo nie śledzę jakoś nagminnie, ale często jestem tam jakimś gościem, no i przy okazji czegokolwiek gdzieś tam moje nazwisko zdarza, że się przewija, no to czyli jestem postrzegany jako artysta, a nie ktoś z jakiegoś marginesu muzycznego, czy czegokolwiek, tylko po prostu jako Weekend i tyle. Jesteś artystą bardziej czy muzykiem? Jak byś siebie określił? Wiesz co, ja mam fantazję muzyczną, bo żeby być muzykiem, no to trzeba mieć papiery na to, tak? Ja żadnych szkół muzycznych nie kończyłem jako od małego chłopaka. To była... Żałujesz? W pewien sposób tak, no bo fajnie by było z kimś siąść i porozmawiać w stricte teoretycznych rzeczach, a ja tak na dobrą sprawę potrafię zagrać rzeczy, które ciężko by mi było przeleć na papier bądź rozpisać w jakimś zapisie notowym skomplikowanym, tak? Poza tym wydaje mi się, że po prostu jestem fascynatem muzycznym. No, czy jestem muzykiem? No, gram, koncertuję. Trudno powiedzieć. No, jestem człowiekiem, który kocha muzykę i kocha to, co robi. No i dobrze się z tym czuję. Liczyłeś, ile już zagrałeś w tym roku koncertów? Wiesz co, nie liczyłem tego. Raczej nie liczymy, nie podsumowujemy. Ale dziennie, na pewno jest dziennie tego dużo. Ile ci się zdarza na przykład zagrać koncertów? No, zdarza mi się nie zagrać wcale, a zdarza mi się zagrać na przykład trzy. No to tak, trzy, a... Trzy na maksa, czy więcej rekord, się zdarzało? Rekord to był cztery, ale to zupełnie jest do zrobienia. Nie jest to jakiś wyczyn taki nie wiadomo jaki, że jest to nie do pogodzenia. Ale to chyba nie o liczby tutaj chodzi. No, jesteśmy zespołem, który dość dużo koncertuje. I dość duże zapotrzebowanie. Dzisiaj mamy wtorek, jesteśmy w Białej Podlaskiej, w czwartek jesteśmy w Lubawie, w piątek będziemy gdziekolwiek indziej, w sobotę też będziemy gdzieś, także ten popyt na nas i na naszą muzykę nie słabnie od jakiegoś czasu. Choć na dobrą sprawę, przecież przez te kilkanaście lat nie gramy, nie siedzieliśmy w domu, ale to chyba każdy powtarza. No wiadomo, po sukcesie Ona tańczy dla mnie to bardzo wzrosło, no, ale to chyba logiczne, tak? No, każdy, kto palnąłby taką piosenkę, no, doczekałby takich chwil, gdzie... Jak ona powstała, gdzie, słuchaj, ja, wiesz, cały czas... Chciałby, aby go zapraszano jak najwięcej. Cały czas się zastanawiam, wiesz... Tak jak wiele innych, no nie ma na to przepisu, nie ma na to reguły, nie ma na to zasady. A widziałeś, że to już będzie hit? No, kto to może wiedzieć? No powiedz mi, kto takie rzeczy może wiedzieć? No, ale nie, no siadłeś... Usiadłem do tej piosenki jak do kolejnej, wtedy na piątą płytę, tak? No i napisałem piosenkę tą, napisałem jeszcze inną, napisałem kolejną.
ale się okazało, że to właśnie ta podbiła serduszka i że bardzo wiele osób sobie gdzieś tam polubiło ten utwór i zachwycało się nim. Także to nie ma reguły, nie ma recepty, nie ma przepisu i w bardzo wielkim błędzie jest ten, kto twierdzi, że umie napisać hit. No to jeżeli umie, to tych hitów byśmy mieli całe morze, a niestety nie mamy. No właśnie, tak twierdzą, że disco polo to są dwa akordy i jakoś poleci, nie? Tak? No. Wiesz, ja cię trochę tak atakuję, wiesz, z innej perspektywy, bo zazwyczaj w sensie takim prowokuję cię, wiesz, do wiesz, trochę jakiejś takiej, wiesz, obrony. Bardzo wiele znanych piosenek jest na 3 funtach, na 4 i to mówi na przykład z kanonów rockowych, z kanonów zupełnie innych. Także tutaj, bo bardzo źle rozgraniczamy jedną rzecz. Ja ci powiem moje spostrzeżenie, moje spojrzenie na to. Muzyka to jest tylko muzyka. Jeżeli moje piosenki, o przykład, moją piosenkę wykonał Cezik w jazzowo-swingowej wersji, no i gdybym ja nigdy wcześniej tego nie wyśpiewał, tylko Cezik, to czy ktoś by śmiał powiedzieć że z tym utworem jest coś nie halo? Nie, ludzie by się zachwycali, bądź nie, ale nikt by nie miał nic do zastrzeżenia, tylko dlatego, że taka gdzieś tam łatka krążyła wcześniej, jak mówiłeś, że ta muzyka była postrzegana tak, a nie inaczej. No to, ale skąd to się wzięło właśnie? No nie wiem. No, przecież to jest, mieliśmy że tak czas... powiem, niektórzy mówią, że to jest nawet nasze dobro narodowe, bo to jest... No słuchaj, no to jest w pewien sposób dobro narodowe, to jest nasze korzenne, Amerykanie country się nie wstydzą. Muzyka disco polo, no to na pewno jest mieszanka folku, to jest mieszanka współczesności, ale są pewnością gdzieś tego, takiej nutki naszej narodowej. No i my w tych piosenkach to właśnie zawieramy. No, myślę, że Ona tańczy dla mnie miała i bardzo taki nowoczesny beat, miała tą polskość i fajną melodię, dlatego tak to się ludziom spodobało. No, te piosenki są lekkie, łatwe i przyjemne, ale wcale nie mówię, że one są proste i że te teksty, które są pisane, są beznadziejne i głupie. No przecież to tekst to jest zawsze tylko tekst. Wróćmy jeszcze do koncertów. Koncertujesz cały rok, a jest taki czas odpoczynku takiego dłuższego od koncertów? Wiesz co, tak na dobrą sprawę, nie, raczej nie, no bo no, chociażby mój udział w programie. Co, na to żona? Wiesz, mój udział w programie mnie na przykład wykluczył na prawie 3 miesiące z tego koncertowania, ale z tym się godziłem, a tak na dobrą sprawę, jak nie Polska, to zagranica, zjechaliśmy szmat świata, można powiedzieć. Zwiedziliśmy też bardzo wiele, w wielu miejscach koncertowaliśmy. I... Gdzie byłeś za granicą z weekendu? O Jezu, no nie wiemy czego zacząć. Kanada, Stany, Europa niemal cała. A najdalej od Polski. A najdalej, no to w Stanach, w Kanadzie, tak. Kanady. Wylądowaliśmy w Toronto, potem pojechaliśmy, jak zaczęliśmy od Chicago, to skończyliśmy na Nowym Jorku. Wyspy... Nie podbijasz Chin? Wiesz co, nie podbijam Chin. No nie wiem dlaczego, nie. Może się kiedyś zgłoszą, tak. Zobaczymy. Radku, czego tobie życzyć? Bo chyba jesteś spełnionym artystą. Jak najbardziej jestem spełniony, robię to, co kocham i chcę robić to jak najdłużej, póki zdrowie pozwoli. Chyba zdrowie, no bo zdrowie nie można kupić, zdrowie nie można nabyć, zdrowie. Trzeba mieć to szczęście, kondycji. Aby być zdrowym, no kondycję to trzeba dbać. A na całą resztę sobie właśnie zapracuję. Dzisiaj jak przeglądałem twoje zdjęcia, natrafiłem na zdjęcie i nawet cię nie poznałem, bo ty byłeś tak chyba 20 kilo temu. 20 kilo temu, jak to mówią. No to no. Tak, no, nie ma się czego wstydzić, kiedyś ważyłem dobrze ponad 100. Ale cóż, no nigdy nie jest za późno na zmiany. I cóż, chciałem wyglądać lepiej, a to tylko kwestia podejścia i tak naprawdę kwestia postanowienia, tak? No postanowiłem, że biorę się za siebie, chcę wyglądać, chcę się lepiej czuć, w zdrowym ciele, zdrowy duch, no i jest zupełnie inaczej. Jakie plany na przyszłość, w sensie takim, nowa płyta? Wiesz co, muzycznie? No jesienią żeśmy wydali całą dyskografię naszą od naszego zarania, że tak powiem, grupy Weekend. A teraz cóż, skupiam się na materiałach bardziej singlowych, robię singla, do tego jakieś klipy i na razie w ten sposób. No, gdy się tego trochę zbierze, to pewnie to ogarnę w krążek i wypuszczę. Zobaczymy. Dzięki Radku, że przybyłeś do mojego programu. Życzę ci zdrowia i no cóż, żebyś częściej nas odwiedzał. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Cześć.